Witajcie, Myszasty, Krzysiek Ogrodnik, czyli Gram.pl i Assassin's Creed Duch Wojny, akt drugi, tym razem, jak widać, nocny. No właśnie, i zgadnijmy, że na czym polega ta misja? Na znalezieniu i zniszczeniu wrogich statków. Tak. O, tudzież okrętów. Konkretnie mam zatopić zgadnie przyjaciela. A widzisz, przynajmniej na razie. Pamiętaj o tym, że to się może zmienić w trakcie. Na przykład na niszczenie wrogich statków. Skoro są, tak, ale większe. Nie no, mógłby jakiś boss się pojawić, taki naprawdę, wiesz, Kraken. No słuchaj, skoro taki, nie takie cuda w tej grze istniały, w związku z czym czemu nie Kraken? Teraz trochę mam okazji do strzelania przy świetle księżyca. Pomimo wszystko te smugi takie kolorowe są tak nadal świetnie widoczne na wodzie. No są tam tak na związku sporo dnia. W sumie nie wiem co chciałem tu osiągnąć stwierdzając to. Ale... No właśnie, dziwnie ciemno się zrobiło w ogóle. No faktycznie widać od razu. Dużo wyraźniej. Aja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 j
Taka lipa, ten... Tak naprawdę no się powinien już rozbić o te skały, to całkiem kurczę. Nie, ja wyhamowałem, bo nie uderzyłem jakoś tak mocno. Żaglowce nie hamują. No dobra już. Nie ma czegoś takiego jak hamulec z statku. Kryje się za górą, żeby zaatakować. Tak? Okej, dobra. Z przyczajki. Tak. Na partyzanta. Lewiatan. A czyli jednak jest boss. Na nic nie będę czekał tutaj. Jedziemy na ostro od razu. Aj, ale on ma wziąć ogniste kule właśnie. Które są dość dotkliwe. To czerwone to rozumiem ostrzeżenie przed jego salwą, tak? Tak. Się jakoś udało. Co nie zmienia faktu, że mam dziwne wrażenie, że ma chwilową nad tobą on przewagę. Tych jest kilku. Takich też troszeczkę większych. No i właśnie chcę się zająć tymi statkami. Aj. No i też fale robią swoje. Trzecia siła w tej bitwie. No. No już nie ma w takim razie. O, już zebrał? No, ładownie poszło. Strzał z frontu. Zwykle ma taki efekt, że mogę wysadzić mi beczki z prochem. Strzałem. A, zostało jeszcze dwóch i to też nie jakichś malutkich, ale przynajmniej... Jak widać, od jednej strony nie padają, burtowej. Też klima sztawce. No... No, ale nie jest to takie, wcale takie proste. Nie no, takie strasznie proste to nie jest, ale już się jakby oswoisz. Znaczy nie. Z tą mechaniką ukrywania znaczy, się. Znaczy, powiem w ten sposób. Znaczy to jest proste, ale obawiałem się, że wiesz, po w ogóle wiesz, pierwszych materiałach i potem jak zobaczyłem jakie to jest rzeczywiście, ale tak, że to będzie jeszcze prostsze, że będzie wiesz, jakiś w ogóle... No ładujcie. Jednak trzeba pomanewrować przynajmniej odrobinkę, to jest miłe. No jak pójdziesz, szczurze lądowy? Spokojnie. Aj, ten się mi uczepił. On go zaczeka.
Łaj, ładnie są, nie wiem, ta burta. No. To nie było mądre, tak? Tak, w tej chwili mam wrażenie, że się kadłub na dziegciu trzyma. Trzyma się, nie trzyma się, wygrałem. Tak? Tak. No dobra. No, to no było niezłe. Drugi a to koszty koszta naprawy się ponosi po... Nie. Chłopaki są tacy, że... Dałem sobie radę, nic za darmo. Miałem nadzieję... Wszystko dla zakonu, to wiesz. Myślałem, że chociaż wiesz, no trzeba odpowiedzialnie pływać w tym momencie. Nie, bo te misje naprawdę nabrałyby, wiesz, to smaczku. To tak zazwyczaj jest, że jak ma się karę finansową, to się wtedy człowiek bardziej stara, kombinuje. I się wie odpowiedzialnie. I w tym momencie takie DLC z czterema misjami na 4-5 minut każda starczyłoby... No tak, no jakbyś twierdzić, że to jest DLC na godzinę, a nam na... zajęło pół godziny. Całe? Maksymum. Tak. Te cztery misje? Tak. Na godzinę? Tak. Mam zajęło, nie, 20 minut, pół godziny, coś no w sumie tak, każda z nich około 5 minut. Mniej więcej. No. To no dobrze. To tyle w temacie też swoją drogą przewidywań deweloperów dotyczących długości różnego rodzaju rzeczy, takich jak gry na przykład, czy dodatki. No, a jesteśmy już na lądzie teraz. No. Kanał biega sobie po lesie i jest ogólnie przyjemnie, ptaszki ćwierkają. No, trzymajcie się. Cześć. Nara. Okay.